Cześć! Dzisiejsze wideo nagrywam dość spontanicznie, aczkolwiek z tematem, który jest kolejnym tematem, który od jakiegoś czasu już za mną chodził, a teraz nadarzyła się okazja, bowiem jest głośno o pożarach w Amazonii i chciałabym właśnie do tego nawiązać, bowiem już kiedyś myśląc o takich globalnych tematach, chciałam powiedzieć o tym, że mamy ogromny wpływ, pomimo że jesteśmy tutaj na przykład właśnie w Polsce, na takie różne sprawy globalne ze względu na energię, na poziom energetyczny, na którym jesteśmy połączeni, czyli dbanie o to, jak jest tu u nas teraz, jak dzieje się nasza codzienność, nasza energetyka. My mamy wpływ na to, co się dzieje po prostu gdzieś w dalekich zakątkach świata, tym, jaką mamy postawę i czy też postawę życzliwości na przykład, o której też wiele razy mówiłam, jeszcze teraz na chwilę do niej nawiążę. No i dlaczego o tym wspominam? No bo między innymi napisała o tym na swoim blogu Beata Pawlikowska, mówiąc o tym, że pomożemy w ten sposób, że zajmiemy się sobą tutaj, czyli właśnie na przykład wpuścimy kogoś na ulicy, w sensie jakieś auto przepuścimy albo na przykład będziemy segregować śmieci te, które mamy w domu, i tak dalej. Czyli generalnie zajmiemy się swoim otoczeniem i w tym samym będziemy mieli wpływ na to, co się dzieje globalnie. I oprócz tego, że ja oczywiście się do tego dołączam, to jeszcze chciałam dać kilka zdań m, takich jakby wyjaśniających, dlaczego w zasadzie tak się dzieje. Bowiem, jak już wspomniałam, poziom energetyczny jest tym poziomem, na którym jesteśmy połączeni. Tak naprawdę to jest świat energetyczny, gdzie jakiś łamek jest poziomem fizycznym, czyli to, co my widzimy pod spodem, tak naprawdę ma energetykę. I z tego punktu widzenia, pomimo że jesteśmy tutaj, mamy wpływ na to, co się, co, co się dzieje m, gdzieś w innym, w innym miejscu. I z jednej strony, na przykład, co możemy zrobić? Otóż faktycznie możemy spotkać się o jednym czasie, m, wyznaczonym właśnie no, terminie, i na przykład zrobić jakąś medytację dla, jakiegoś, dla jakiejś sprawy typu m, Amazonia. Natomiast to, co ja cały czas podkreślam i często o tym wspominam, to to, że mamy. M, Wpływ na naszą manifestację życia non-stop. To nie jest tylko czas, kiedy zamykasz oczy i jesteś w stanie rozluźnienia, tylko ty manifestujesz swoje życie yy, po prostu swoim dniem, tym jak działasz w codzienności, bowiem pod Twoimi działaniami i czynnościami, pod tym co mówisz i pod tym co myślisz, kryje się energia. Dlatego ważny jest tak dla mnie tutaj akurat stan flow, ponieważ on pozwala nam utrzymywać pewien stan energetyczny w dłuższym, w dłuższym odcinku czasu. I z tego punktu widzenia nasza codzienność, czyli faktycznie to, że się zajmiemy tym, co jest najbliżej nas, tym, żeby Spędzać czas, czyli czas i inwestować naszą uwagę w jakieś najdrobniejsze rzeczy, żeby dbać o to, jacy my jesteśmy, czyli wykorzystywać te potężne atraktory, o których już wspominałam, typu atraktor życzliwości, tej takiej dobroci, wyrozumiałości na przykład dla siebie, automatycznie też dla innych. I druga rzecz jeszcze, o której chciałam wspomnieć, jest taka, że wiele osób, naprawdę bardzo dużo osób już przecież doskonale zna tematy medytacyjne, wie, jak bardzo ważne jest myślenie. I jak, jakie znaczenie mają nasze słowa, to co mówimy. Natomiast ciągle, wiedząc, taką, mając taką wiedzę, jednak cały czas narzeka się na to, że. że mm, że faktycznie jest wiele ludzi, którzy o to na, których na przykład o to środowisko nie dba, że te wody zanieczyszczają, że faktycznie na przykład chociażby jakieś lasy podpalają. Czyli cały czas widzimy pewne niedostatki to, że jeszcze jeszcze, jeszcze nie jest tak, jak byśmy chcieli. I z jednej strony owszem tak się dzieje, ale z drugiej strony, my cały czas to powtarzając, my to umacniamy. Ja nie twierdzę, że mamy włożyć różowe okulary i nagle stwierdzić, że jest ekstra, podczas gdy tak nie jest, bo to nie o to chodzi. Natomiast chodzi o to, żeby zauważyć obecną sytuację, faktycznie. Jest, ale powoływać do życia nową sytuację, czyli mówić na przykład, dobra, ale jest coraz lepiej i lepiej, bo coraz więcej ludzi jest świadomych i dba o ekologię, dba, um, coraz więcej kupuje ludzi. Samochody, coraz więcej kupujemy samochodów hybrydowych, na przykład, czyli coraz jest większa nią wszystko świadomość, i my mamy i oddziałujemy już na to, że jest coraz lepiej i lepiej. I wtedy, pomimo tego, że pewne rzeczy jeszcze się dzieją, nie tak jakbyśmy chcieli, to my już nadając kierunek temu, temu tej informacji, że, że naprawdę jest nas coraz więcej i że, że to po prostu się dzieje. Czyli tutaj chodzi mi o to, że będziemy swoją koncentracją powoływać. Powo 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 do, do świata rzeczywistość, której teoretycznie na poziomie fizycznym jeszcze nie widzimy, ale my ją powołamy naszym skupieniem, naszą uwagą, naszą koncentracją, właśnie na tym, że już. już już tak naprawdę mamy tę moc i już mamy te możliwości, żeby było zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Czyli, tutaj, taki właśnie apel do wszystkich tych, którzy chodzą na samokontrolę jakiejś myśli, medytacji i tak dalej. Chodzi mi o to, żeby po prostu wiedzieć, że nasze słowa są istotne i żeby przynajmniej sobie stwierdzić, że dobra, już dużo robimy i jest, jeszcze jest dużo do poprawy, natomiast jest już coraz lepiej. I lepiej i będziemy faktycznie wtedy mm, powoływać, będzie więcej energii, po prostu szło w, to, w tą nową rzeczywistość. Mam tu na myśli to, że potencjały się znoszą, czyli mm, jest jakaś energia, która, o którą wysyłamy myślami, że, że jest coraz lepiej i, i robimy medytację, czyli idzie to taki, taki potencjał, informacja, y, że, że jesteśmy razem, że, że rośniemy i że. że mm, Żyjemy w zdrowym środowisku, a z drugiej strony za chwilę zaczynamy narzekać i widzieć wiadomości, które informują nas o tym, że, że wcale tak nie jest, no i potencjał po prostu idzie inny i te informacje się znoszą. I dlatego też nie ma, nie ma po prostu takich namacalnych efektów, ale mamy wpływ. Naprawdę mamy ogromny wpływ i chociażby teraz, jest godzina 18, niedziela. Co zrobisz? Jaka postawa życzliwości tu i teraz dla Ciebie? Ach. Jak chwilę może odetchniesz? O czym pomyślisz? Z kim spędzisz czas po to, żeby właśnie spędzić w energetyce, wewnętrznego spokoju i takiego zadowolenia i, i pomyśleć w sercu o tym właśnie, że jest dobrze, że jesteś wdzięczny za to, gdzie jesteś. I, I że inni na świecie też są wdzięczni za to, że są i że się budzą, i że coraz więcej z nas jest świadomych i chętnych do tego, żeby po prostu wspólnie powołać do istnienia na poziomie fizycznym ten świat taki um, no po prostu bardziej zgrany i radosny i, i, i po prostu żyjący w zadowoleniu, radości i, i dobrobycie. To tyle takich moich przemyśleń na, ty, na tę pierwszą wrześniową niedzielę. <grych> Życzę Wam wspaniałego popołudnia i do zobaczenia niebawem.